Wpadka polskiej aktorki wywołała w sieci lawinę negatywnych komentarzy. Zdjęcie, które zamieściła w mediach społecznościowych, pokazało o wiele za dużo, a obok niej stoi jej 2-letnie dziecko. Wpadka każdej gwiazdy show biznesu powoduje, że znajduje się ona na językach wszystkich. Ostatnio po publikacji zdjęcia jednej z nich, w mediach społecznościowych internauci nie kryli oburzenia. Uwaga zwróciło nie tylko wyjątkowo skąpe ubranie, ale także małe dziecko, które stoi obok gwiazdy. Wpadka nie mogła zostać niezauważona przez internautów, kiedy Natalia Siwiec opublikowała zdjęcie z wakacji. Internet zawrzał. Pod fotografią znalazły się negatywne komentarze dotyczące tego, co ma na sobie modelka i aktorka, która niedawno wystąpiła w filmie Jak zostałem gangsterem. Natalia Siwiec na wakacyjnym zdjęciu ma na sobie dosyć skąpe odzienie, które nie mogło zostać niezauważone przez jej fanów. O, już trzeba było nie zakładać majtek do tego zdjęcia, po co, i tak wszystko widać, napisała jedna z internautek. Dalsza część tekstu: pod galerią w stroju modelki uwagę przykuwa również fakt, że na zdjęciu obok gwiazdy znajdowała się jej 2-letnia córka. Wpadka, którą zaliczyła Natalia Siwiec, już została przez nią skomentowana. Gwiazda w kilku słowach podsumowała negatywne wpisy internautów. Wpadka została skomentowana przez aktorkę Natalia Siwiec, publikując to zdjęcie musiała spodziewać się, że pod nim znajdzie się wiele niemiłych komentarzy, które będą dotyczyły jej stroju. Kobieta znajdująca się na wakacjach, zdaniem komentujących, powinna być ubrana w gruby golf, żeby czasem nie było widać chociaż kawałka jej ciała. Aktorka zareagowała na zaczepne komentarze, ale w bardzo zabawny sposób. Gwiazda odniosła się do komentarza o publicznym pokazywaniu waginy. Dzisiaj grzeje, jeden. Turysta popełnił fatalny błąd, robi tak wielu. Musi zapłacić teraz 16 tysięcy. Euro 2. Znamy terminy wypłat 13. emerytury. Każdy emeryt powinien zapisać je sobie w kalendarzu, tak się też składa, że ja nie mam waginy z boku, jeśli niektóre dziewczyny mają, to bardzo mi przykro, tam, chyba jak większość, kobiet mam po prostu pachwinę, skomentowała Natalia Siwiec. Najlepsze newsy dnia. Źródło: gazeta nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio.pl na Google News.